Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Myślę, że to może być hit, jeśli chodzi o seriale i też, żeby kibice zobaczyli, jak to wygląda od kuchni. Kamera była wszędzie, mikrofon było wszędzie, ale my nie mieliśmy dostępu do treści, które będą się pokazywały. Jestem zaskoczony troszkę ilością tego mięsa, ilością tych emocji, pomijając już też wulgaryzmy, które zawsze są w szatni i na porządku dziennym, jak się rywalizuje w sporcie, chce się wygrywać, są wulgaryzmy. Ale mówię, takie momenty, kiedy kamera pojawiała się, czy na naradach tam trenerów, prezesów, czy w trakcie naszych rozmów, jest to czasami może trochę krępujące, bo są pewne intymne sprawy, intymne rozmowy, ale z drugiej strony może ludzie tego potrzebują, potrzebują też swoich bohaterów, seriali, filmów, sportowców, poznać troszkę od podszewki. Zagrajcie pięknie i skutecznie do bólu i wygramy, dawaj! Dośrodkowanie w kierunku Szołka, im jest trudniej, tym jeszcze bardziej, kurwa, musicie być w grze. Dalej, dalej, wierzymy, uda się! Pawłowski rykoszet! To nie będzie taki serial lukrowany, jak te inne produkcje, All or Nothing, czy produkcje Amazona, gdzie to wszystko jest takie wygładzone, piękne i tak dalej. Po przegranym meczu nikt nas nie wypraszał z szatni, czy nie kazał wycinać fragmentów, tylko zostawił je tak, jak one są i to na pewno wyróżni nasz dokument. Jest duży game changer na samym końcu tego serialu, że tak powiem, w cudzysłowie, główny bohater ginie w ostatnim odcinku. Puściliśmy naprawdę kamery w każde możliwe nasze miejsce, w rozmowy, jesteśmy podłączeni pod mikrofony, więc no nic, co czasami, tak jak się widzieliśmy, ciekawego, czy interesującego, czy nawet bardzo mocnego, no nie umyka kamerom Canal Plus i mikrofonom. Nie było jednego momentu, którym bym powiedział, że coś trzeba wyciąć, mimo że oczywiście występują tu mocne momenty, ale takie jest życie. Takie jest życie i nie chcieliśmy tutaj nic zmieniać, bo naszym zdaniem wyszło to bardzo autentycznie, naturalnie, a to było kluczowe. Wydaje mi się, że fajnie, że to wszystko zaczyna się od meczu z Legią. Byłem na tym spotkaniu, stałem na murawie, bo robiliśmy studio na YouTube'a naszego, Canal Plus. I ja wtedy z perspektywy murawy czułem, że zaraz wydarzy się coś niezwykłego. Nie mówię, że wydarzy się świetny mecz ekstraklasowy pod względem sportowym, ale że to będzie takie wyjątkowe widowisko. Trochę wcześniej polemizowałem z tym, czy jest to klasyk, czy nie, ale naprawdę będąc tam, czując to wszystko, poczułem, że Widzew ma jednak swoją moc, bo Legia, wszyscy wiemy, jaką ma pozycję w Ekstraklasie, ale w przypadku Widzewa też trzeba przyznać to, że Widzew wzbudza ogromne emocje. Widać to, nie wiem, po wynikach oglądalności meczów na przykład, ale widać to też w takich sytuacjach, o których powiedziałem przed chwilą. To myślę, że jest serial o Widzewie, ale generalnie też o polskiej piłce, w sensie o klubie piłkarskim, który ma swoje problemy, ale zarazem ma swoje sukcesy i jak dalej powinien ten klub funkcjonować, ale myślę, że też dobra wskazówka dla innych klubów. Dwa pierwsze odcinki sprawiły, że chcę obejrzeć ciąg dalszy, dlatego że obejrzeliśmy, no, zaczęło się od Trzęsienia ziemi, czyli klasyka, na który, co tu dużo mówić, nie będąc kibicem Widzewa, czekałem. To, że wjeżdżamy, oglądamy rozmowy komitetu transferowego, czasami wręcz spiny między zarządzającymi klub i też myślę, że nie tylko u kibiców Widzewa, oni mają już wyrobioną opinię, ale nawet u innych sympatię zyska. Może być największym wygranym tego serialu trener Janusz Niedźwiedź. Ja myślę, że warto włączyć, jeśli ktoś po pierwszych 15-20 minutach nie wzruszy się, nie będzie czuł adrenaliny, nie będzie czuł tej atmosfery, która jest, no to rzeczywiście może dalej nie oglądać, ale ja rzeczywiście polecam, bo jeśli ktoś zobaczy ten pierwszy odcinek, myślę, że to wchłonie jak inne seriale, które czasami wchłaniają człowieka i człowiek czeka na kolejny. Ja dzisiaj, widząc te dwa, już nie mogę doczekać się kolejnych. Przed chwilą mówiłem panu prezesowi,
o tym, że często na początku jakiegoś projektu mówi się: tak, chodźcie z kamerami, tak, wszędzie was puścimy, tak, niczego nie wytniemy, a potem jedni narzekają, drudzy marudzą, trzeci mają dość, następuje zmęczenie materiału, a tutaj wielkie podziękowania w stronę Widzewa Łódź. My mieliśmy taki mały stan przedzawałowy, kiedy dowiedzieliśmy się o dymisji prezesa, bo do serialu, do premiery pozostało ile wtedy? 4 dni? 5? Tak, to było niebywałe, że wysłaliśmy już odcinki nawet z moją mową w szatni, gdzie mówiłem, że 3 lata temu powiedziano mi, że nie umiem i potem mówię: ojeju, no może być problem, nie? Powiem szczerze, ja w ogóle podczas seansu drugi raz przeżywałem te same emocje, także chyba to jest najlepszy dowód na to. No bardzo się cieszę, że udało się utrzymać to, co sobie obiecaliśmy na początku, czyli że ma być przede wszystkim prawdziwie i pokazujemy wszystko, co się dzieje w klubie, zarówno te dobre, jak i złe momenty, wszystko, co się dzieje w szatni, ale też wszystko, co się dzieje w gabinetach. Myślę, że kibice to docenią, mam przynajmniej taką nadzieję. Każdemu dziennikarzowi sportowemu życzę, który zajmuje się piłką ekstraklasą, żeby mógł spędzić w klubie cały sezon, zobaczyć, jak to wygląda od środka, jak zmieniają się nastroje, jakie są emocje, te negatywne, pozytywne, jak funkcjonuje cały klub. No to na pewno jest super doświadczenie, wiele wniosków też dla mnie, dla mojej pracy, także no piękna, piękna sprawa. Na koniec chciałem tylko powiedzieć, że dzięki temu, że ta premiera jest w Łodzi, mogłem wreszcie założyć perełkę w mojej kolekcji krawatów. To jest krawat, który dostałem od Pawła Wojtali. W tych krawatach ekipa Widzewa jeździła na Ligę Mistrzów. Więc to jest unikalny, nie taki kupiony gdzieś i tak dalej. To można tylko było dostać od piłkarza Widzewa, który zrezygnował z takiej pamiątki, przekazał ją mnie. Więc no, po Warszawie raczej w nim nie będę chodził, ale tutaj idealna okazja. Dziękuję właścicielowi za to, że mogłem się tutaj znaleźć. Dziękuję trenerowi też za 3,5 roku pracy wspólnej. Pamiętajcie, że zawsze Widzew będę miał w pamięci i nigdy wam, kibicom, nie zapomnę tego, ile wsparcia mi udzieliliście, i powiem jeszcze raz, Widzew jest niezniszczalny. Dziękuję bardzo. Prezes nie tylko jest w filmie, ale dzisiaj był na sali, zabrał głos, dostał prezent od byłych pracowników. Kurczę, fajnie to wygląda. Gratuluję takiej atmosfery, jaką mieliście w klubie, jaką udało się zbudować. Proszę bardzo, tutaj od kapitana Patryka Stępińskiego dla naszych autorów, z którymi przeżyliśmy kapitalne 10 miesięcy, drobna pamiątka. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla autorów. Takiego serialu w Polsce, wydaje mi się, że w też światowej piłce jeszcze nie było. No bez lukrowania, czysta prawda, emocje, te negatywne, pozytywne, no nic, tylko oglądać.